Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, aby spróbować podsumować mijający czas ostatniej tej bieżącej kadencji samorządu. Te 4 lata, które mijają, to czas wielkiego rozwoju. Udało się to wszystko zrobić dzięki dobrej współpracy władz miasta, czyli prezydenta miasta z rządem, samorządem województwa. W tym materiale, podobnie jak w tym prezentowanym 2 lata wcześniej, w dekadzie koszalińskich zmian, bo przypomnę, że Platforma wzięła odpowiedzialność za miasto Koszalin już 12 lat temu, wydarzyło się więcej niż chyba kiedykolwiek wcześniej. Ten czas to czas wielkiego rozwoju. Podobnie jak w tamtym materiale, gdzie nie udało się umieścić wszystkiego, inwestycji było tak wiele, że świadomie musieliśmy eliminować niektóre rzeczy, żeby obraz nie przestał być czytelny. Podobnie tutaj, w tym materiale, który Państwo zobaczycie, jest bardzo wiele inwestycji, które udało się zrealizować w ostatnim czasie, ale nie są to wszystkie. To, co jest tutaj zawarte, jak i to, co nas otacza, to, co możemy zobaczyć w mieście, to, co jest realizowane, to, co już zostało zrealizowane, to najlepszy dowód na to, że dotrzymujemy słowa. Platforma Obywatelska dotrzymuje słowa. Panie ministrze. Dzisiaj tak naprawdę Platforma w Koszalinie, pan prezydent podsumowuje to, co zrobił przez ostatnie 4 lata i przez ostatni okres odpowiedzialności za rozwój miasta, za rozwój Koszalina. Ten rozwój był możliwy właśnie dlatego, że wspólnie, razem zbudowaliśmy dobrą drużynę działającą na rzecz tego miasta. To wsparcie, które miasto otrzymywało z administracji rządowej. Wsparcie w wielu wymiarach, bo od wprost grantów finansowych na realizację własnych projektów miejskich począwszy, a takie granty to choćby inwestycje związane z modernizacją ulic miejskich. Prezydent otrzymał duże wsparcie z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zresztą, gdybyście Państwo dzisiaj wybrali się na spacer po Koszalinie, i gdybyście się zatrzymywali przed wyremontowanymi obiektami publicznymi, to nie wiem, czy nie przy wszystkich znajdziecie zdanie, które będzie brzmiało: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Takich określeń będzie bardzo dużo. To oznacza, że bez dobrego wsparcia i zaplecza w Warszawie, bez takich realnych możliwości oddziaływania, Koszalin rozwijałby się dużo, dużo gorzej. Dzisiaj jesteśmy wszyscy dumni z tego, że rzeczywiście to hasło, to jest 3 słowa, czas wielkiego rozwoju jest jak najbardziej prawdziwe i uprawnione i możemy być dumni wszyscy bez wyjątku tutaj w Koszalinie. Ale przecież to nie koniec. Dzisiaj wiemy, że rozpoczęliśmy administracja rządowa, rząd rozpoczął wielkie inwestycje związane z budową drogi S6. Wszystkie przetargi zostały ogłoszone, posiadamy pełen komplet dokumentacji. Te inwestycje startują. Chcę powiedzieć, że to nie są inwestycje liczone w dziesiątkach czy w setkach milionów złotych. To są inwestycje liczone w miliardach, bo ten odcinek ze Szczecina do Koszalina z obwodnicą Koszalina i Goleniowa to jest trochę ponad 4 miliardy złotych. Kwoty, które nie potrafimy sobie tak naprawdę wyobrazić. Dzisiaj mogę powiedzieć, że w ciągu następnych kilku miesięcy rząd przyjmie kolejną zmianę do programu rozwoju dróg krajowych i kolejne odcinki z Koszalina na wschód znajdą się również na tej liście. W związku z tym Koszalin będzie dobrze skomunikowany ze zachodnią Polską i Europą, ale również ze wschodnią i centralną. To się udało zrobić tylko i wyłącznie dzięki naprawdę dobrej współpracy, dzięki temu, że dzisiaj tutaj możemy mówić o drużynie, która wspólnie, razem dbała o sprawy mieszkańców Koszalina. Szanowne panie, szanowni panowie, ja, jak pewnie wszyscy wiedzą, ja nie jestem mieszkańcem Koszalina. W związku z tym nie wiem, jak czują się mieszkańcy Koszalina, ale
Patrząc na zmiany, jakie przechodzi Koszalin, to myślę sobie, że gdybym był mieszkańcem Koszalina, na pewno byłbym dumny ze swojego miasta i byłbym dumny, że jestem koszalinianinem. Dlaczego tak mówię? Pamiętam rok 2002, kiedy rozpoczynała się moja przygoda z samorządem. I wtedy rozpoczynała się również przygoda z samorządem, myślę, wielu osób, które tutaj dzisiaj ze mną stoją. Mieliśmy wtedy taką bardzo dużo determinacji i wizję. Wizję rozwoju swoich małych społeczności. Pamiętam dokładnie ten czas niełatwy dla Koszalina. Jeżeli spojrzymy na rok 2002, to wtedy wspominamy i to wysokie bezrobocie, i taki na pewno znacznie niższy standard życia. Znaleźli się wówczas ludzie w Koszalinie z wizją, determinacją i takimi autentycznymi zdolnościami menedżerskimi do tego, żeby zrobić drużynę, która autentycznie zmieni to miasto. Dzisiaj, gdy mamy tą ulotkę i ten wielki czas podsumowań, rzeczywiście warto spojrzeć na drogę, którą Koszalin w tym czasie przeszedł. Mamy prężny park przemysłowy, jeden z pierwszych w naszym regionie. To tutaj do Koszalina przyjeżdżaliśmy się, mówię tu o samorządowcach całych z zachodniego Pomorza, uczyć, jak robić specjalne strefy ekonomiczne. Stopa bezrobocia dzisiaj w Koszalinie jest jedną z najniższych w regionie, jeżeli chodzi o duże miasta i nie tylko. Z drugiej strony ci wszyscy ludzie mieli wizję nie tylko zmian gospodarczych, ale również zmian jakości życia mieszkańców. A więc chcieli dbać o ochronę zdrowia, chcieli dbać o kulturę, chcieli dbać o przestrzeń publiczną. Ja mógłbym dzisiaj mówić i o zdumą, i o szpitalu imienia Mikołaja Kopernika, i o zmianach, jakie tam zaszły, i o kulturze koszalińskiej w kontekście chociażby pięknej filharmonii, którą koszalinianie mogą się cieszyć już od dłuższego czasu, i o hali widowiskowo-sportowej, i o pięknych przestrzeniach, pięknych zrewitalizowanych parkach. Trzeba mieć świadomość tego, że to nie wzięło się z przypadku, tylko to się wzięło dzięki ciężkiej pracy, wizji i determinacji osób, które w tym czasie dzierżyły stery w Koszalinie. Prezydenta Mikietyńskiego i całego jego otoczenia, a następnie pana prezydenta Jedlińskiego. Naprawdę to fantastycznie mieć takich partnerów, którzy z taką determinacją i prędkością zmieniają swoją małą ojczyznę. Bo ja przyjeżdżając tutaj ze Szczecina, powiem tak. W Szczecinie dopiero od 2 tygodni cieszymy się halą widowiskowo-sportową, a mieszkańcy Koszalina cieszą się już nią bardzo, bardzo długo. W Szczecinie wczoraj po raz pierwszy byłem w nowo otwartej filharmonii, podczas gdy Filharmonia Koszalińska gra już od miesięcy. 2 tygodnie temu byłem na otwarciu parku przemysłowego w Szczecinie, tak naprawdę pierwszego dużego terenu inwestycyjnego. No ja nie muszę mówić, kiedy, ile lat temu tutaj w Koszalinie park taki powstał. Nie będę mówił o marzeniach szczecinian dotyczących akwaparku, które tutaj stają się rzeczywistością. Tak jak powiedziałem, to jest kwestia wizji, to jest kwestia odwagi, determinacji i pewnych umiejętności współpracy. Niewątpliwie osobą, która taką wizję, determinację i zdolności posiada, jest kolega Piotr Jedliński. Mówię kolega, bo naprawdę z Piotrkiem współpraca to wielka przyjemność. Na co dzień przyjeżdża tylko i wyłącznie z pomysłami, a nawet jak przyjeżdża z problemami, to również z pomysłami, jak je rozwiązać. W związku z tym mam nadzieję, że ten czas wielkich podsumowań w Koszalinie będzie czasem, kiedy naprawdę ta duma koszalinian będzie realna z tego, co osiągnęli, ale też pamiętajmy o tym, że jesteśmy u progu nowej perspektywy i dzisiaj wyznaczamy nową wizję. Pan minister mówił o S6, ale tak naprawdę tą S6 musimy obudować kolejnymi ciekawymi pomysłami. Mam nadzieję, że będziemy mieli tutaj w tym miejscu wiarygodnego partnera w rozwoju, więc panie prezydencie, gratulując, trzymam kciuki.
Dziękuję bardzo, panie marszałku. Ostrzegam, że się niedługo wybieram z nowymi pomysłami, więc nie zatrzymujemy się oczywiście. To, co zrobiliśmy, to przede wszystkim w poniedziałek wszystkie sześciolatki pójdą do koszalińskich szkół, do szkół, które są doskonale przygotowane. To wszystkie przedszkolaki, te, które chcą chodzić do przedszkola, to miejsce w koszalińskich przedszkolach zajęły. To jest ponad 400 nowych miejsc w żłobkach, które zostały utworzone przez tą kadencję. Dzięki temu miasto Koszalin jest jednym z nielicznych miast ze stabilną liczbą mieszkańców. To są inwestycje infrastrukturalne, o których wielokrotnie mówimy, ale które już w dużej części działają. Mówię tutaj o koszalińskim ringu wewnętrznym. To jest inwestycja, która już niedługo się kompletnie zakończy. To są remonty ulic. Przepraszamy mieszkańców, ale inaczej się po prostu nie da. Za kilka miesięcy będziemy jeździć komfortowo. To są inwestycje związane z tym najbliższym otoczeniem, gdzie tutaj jesteśmy, z filharmonią, z rewitalizacją tego parku, kontynuacją tej rewitalizacji. To jest Wodna Dolina. Myślę, że inwestycja trafiona i ulubiona przez i tych najmłodszych, i tych najstarszych mieszkańców. Oczywiście przed nami następne plany, ale o tych będziemy mówić troszeczkę później. Ja bardzo cieszę się z tej współpracy. My oczywiście nie mamy takich samych poglądów. To od razu mówię. Te dyskusje czasami są, zwłaszcza z panem marszałkiem, bardzo gorące, ale właśnie dzięki temu, że mamy wspólny cel, że te cele temu przyświeca jedno. Rozwój Koszalina, rozwój województwa i rozwój tego regionu. To ta współpraca od rządu poprzez samorząd województwa aż do samorządu miejskiego układa się bardzo dobrze. 4 lata temu, bo tak dzisiaj czytając jedną z naszych gazet, Głos Koszaliński, się zastanawiałem, 4 lata temu mówiliśmy o tym, że jest decyzja środowiskowa na 6. Wtedy wiele osób tak się uśmiechało. Decyzja środowiskowa to jest naprawdę jeszcze niewiele, ale to był naprawdę ten krok, który pozwolił nam przez te 4 lata lobbować, przekonywać do tego, żeby ta 6 się rozpoczęła. I ona tak de facto w momencie ogłoszenia przetargu, to jest już najmocniejszy dowód na to, że ta droga powstanie i to, co zmieni się nie tylko na tej mapie, bo zawsze mówimy o miejscach, gdzie jedziemy bardzo daleko. Jedziemy do Szczecina, do zachodniej Europy, do Gdańska, to są duże odległości, ale z naszego takiego bliskiego regionalnego punktu widzenia tworzenie wspólnych programów z miastem Kołobrzeg to między innymi dzięki 6, bo po wybudowaniu tej drogi za 3-4 lata my naprawdę do Kołobrzegu będziemy jechać raptem 20 minut. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj Koszalin to miasto rozwoju. Dzisiaj to miasto, w którym bardzo ważne są problemy społeczne. Także to, w jaki sposób żyją w Koszalinie starsi ludzie. Ale przede wszystkim Koszalin to miasto sukcesu edukacyjnego. Dzisiaj patrząc z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Koszalin jest miastem, które jest jednym z tych miast, które jest najlepiej przygotowane do wdrożenia reformy sześciolatków. 1 września w całym kraju do wszystkich polskich szkół pójdą po raz pierwszy dzieci 6-letnie. Tutaj w Koszalinie o to możemy być spokojni. To miasto, które wykorzystało w pełni fundusze, które miało Ministerstwo Edukacji Narodowej, wyposażając wszystkie swoje szkoły podstawowe w programie Radosna Szkoła. Wewnętrzne, zewnętrzne place zabaw. To miasto, w którym przygotowano nauczycieli poprzez różnego rodzaju kursy, wykorzystując środki unijne, środki rządowe, by nauczyciele byli do tego procesu przygotowani. To także miasto, które dzięki swojej polityce samorządowej, polityce zarządzania oświatą jest wzorem, jeżeli chodzi o samorząd inwestujący w edukację na terenie kraju. Pan prezydent Piotr Jedliński, który jest prezydentem tego miasta, na pewno jest gwarantem tego, że Koszalin będzie miastem na przyszłość. Miastem dla tych najmłodszych ludzi, którzy na pewno tutaj zdobędą znakomite wykształcenie, którzy także później będą mogli studiować w całym kraju, w całej Europie i wrócą do tego miasta po to, by wspólnie razem z nami Koszalin budować. Dziękuję serdecznie. Te wszystkie argumenty, które padły z ust panów ministrów i pana marszałka i fakty, które przemawiają do nas z miasta Koszalina,
mówią, że nie może być inaczej. Pan Piotr Jedliński wczoraj otrzymał rekomendację zarządu powiatu i można powiedzieć już oficjalnie, że jest kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta miasta Koszalina. Gratuluję panie prezydencie. Dzięki. Podzielę się jeszcze jedną informacją, że szefem sztabu nie tylko prezydenta Piotra Jedlińskiego, ale szefem sztabu Platformy Obywatelskiej w mieście Koszalin został, jest pan Tomasz Nowe, który też jest tutaj i też bardzo chętnie odpowie ewentualnie na państwa pytania. Także czekamy na pytania. Albo zapraszamy do zadawania pytań. Panie prezydencie, mam pytanie. Jakiś czas temu kandydat z SLD, Adam Ostaszewski, zgłosił się na propozycję odbycia debaty z panem. Na jakim etapie jest to debata? Tomaszek, czekamy w tej chwili na oficjalne zarejestrowanie list, komitetów i kandydata na prezydenta. Po oficjalnych rejestracjach, kiedy wszystkie formalności zostaną dopełnione, taka debata odbędzie się. Nasze sztaby spotkają się, ustalą termin, warunki i na pewno takiej debaty dojdzie. Są jakieś minusy, które mogliby panowie tak obiektywnie wskazać, co się nie udało jeszcze? To opozycji zostawmy, panie redaktor, trochę chleba. No bądźmy sami, wszystko się udało, a co się nie udało, tak? Akwaparku nie ma i nie wiadomo kiedy będzie, rynku żadnego nie ma i akwapark, nie będzie, no. Akwapark jest bardziej realny dzisiaj niż chyba kiedykolwiek, nawet nie chyba, na pewno, niż kiedykolwiek wcześniej. Myślę, że jedną albo nawet może jedyną taką rzeczą, której nie udało się zrobić, nie udało się wykonać z przyczyn niezależnych od nas, jest to lotnisko, które bardzo my chcieliśmy uruchomić i niestety tego lotniska nie udało się uruchomić. Ja też bardzo chętnie odpowiem. Bardzo się cieszę, że pani podniosła ten głos, bo tak się dzieje, że w Koszalinie w opozycji są ci, którzy rządzą w Szczecinie. Tak się dzieje. Niech pani sprawdzi, gdzie jest akwapark szczeciński. W okolicach Berlina. W okolicach Berlina, to jest ich akwapark. Wie pani dlaczego? Bo ci, którzy z opozycji tak łatwo mówią o opóźnieniach, o 2 miesiące rynek, to hala widowiskowo-sportowa w Szczecinie się opóźniła 2 lata, to tylko lotnisko w Berlinie trochę dłuższy termin oddania do użytku ma. Opozycja, panie ministrze, to mieszkańcy? Nie, opozycja tak mówi. 2 miesiące nie, to się... Mieszkańcy, normalnie ludzie. Mieszkańcy też są, opozycja też zazwyczaj to mieszkańcy. W tej debacie publicznej tak jest po prostu. Mieszkańcy zazwyczaj nie wiedzą, kiedy ten termin ma być i tak i tyle. 2 miesiące to nie jest żaden problem dla żadnych inwestycji. Nawet jak bardzo ktoś chce być złośliwy. 2 lata to rzeczywiście poważny problem. I jeszcze raz to powtarzam, opozycja powinna sprawdzić, jak ich koledzy rządzą w Szczecinie. Tam 2-letnie terminy to jest nic nadzwyczajnego. 2 miesiące na razie później rynku, a nie dało ile. Zobaczymy. Ale na pewno to potrwa jeszcze miesiąc, dwa, będzie oddane. I pani, tak sobie myślę na końcu, że to jest najważniejsze, że mimo wszystko, mimo tej krytyki, ataków, różnych niedobrych, nie mamy tego rynku, który się pani redaktor, odpowiadam na pytanie, staram się, pani redaktor, staram się odpowiedzieć na pytanie, zadała pani to pytanie, ja się staram odpowiedzieć. Każda inwestycja. Remontowała pani kiedyś mieszkanie swoje własne, jak już mamy rozmawiać tak prywatnie? Remontowała. Umówiła się pani na tydzień, a remontowali pani 2 miesiące. Zawsze tak jest. Więc proszę przy dużych inwestycjach nie wykazywać tego jako jakiejś rzecz nadzwyczajnie trudną. To jest pewien problem wykonawstwa robót. Tylko z punktu widzenia przepisów prawa prezydent nie ma wyboru, musi wybierać wykonawcę, który złoży ofertę najtańszą. I wybrał. Wykonuje to firma koszalińska. Firma się spóźnia. Nalicza kary. Co jeszcze prezydent ma zrobić? Nic. Trudno, trzeba to przecierpieć. Można, tylko prezydent może za to przepraszać. Nic więcej. Panie wiceministrze, mam jeszcze pytanie. Dlaczego pana zdaniem obecny prezydent Piotr Jedliński jest dobrym kandydatem na stanowisko prezydenta? Fakty mówią za niego. To są twarde dowody, twarde fakty. Dzisiaj
nie ma najmniejszej wątpliwości, że ten okres ostatnich lat w Koszalinie to jest okres najlepszego rozwoju, największych zrealizowanych inwestycji, marzeń, o których w Koszalinie mówiono od 30, 40, a może więcej lat. To my dzisiaj przechodzimy do niektórych rzeczy tak sobie, ale to jeszcze, i uważamy, że to przecież nic nadzwyczajnego. Czasami niektórzy mówią, należy się. Znaczy, jak ktoś tak mówi, należy się, proszę pojechać do Słupska i zobaczyć, co tam się należy. Żeby nie za daleko, albo do Gorzowa Wielkopolskiego, bo jeszcze kilka lat temu inwestycje w szpital, 200 kilkadziesiąt milionów złotych tam w tej chwili już jest zainwestowanych, a to przecież nie koniec, było elementem tylko i wyłącznie marzeń. Jeszcze nie tak dawno dyskusja o filharmonii, nawet nikt nie miał odwagi o tym głośno powiedzieć, bo przecież miasta na to nie stać. Dzisiaj z tego obiektu wszyscy korzystają. Hala, nowoczesne drogi. Niektórzy nie muszą tego pamiętać, mieszkańcy nie muszą tego pamiętać, ale ja pamiętam ten czas w Koszalinie, gdy bezrobocie w mieście wynosiło 25%. I wtedy nie było żadnego pomysłu na to, żeby ściągać inwestorów do Koszalina. I proszę zauważyć, że ci, którzy tak bardzo wtedy krytykowali, cała opozycja bez wyjątku, dzisiaj już trochę mniej mówią o pomyśle dotyczącym parku przemysłowego strefy ekonomicznej. Piotr Jedliński udowodnił, że potrafi. Potrafi korzystać ze wszystkich instrumentów, które są dzisiaj w Polsce. Potrafi je przenosić na grunt miejski. Jest na tyle uparty i skuteczny w tych działaniach, że to, co zaplanuje, jest realizowane. Nawet jeżeli to się o miesiąc, czy dwa, czy trzy opóźni. Jest realizowane. I marzenia, które są wyrażane w Koszalinie przez 40-50 lat, są realizowane w czasie jego kadencji. Dlatego Piotr Jedliński.